Początek ruchu czerwonokrzyskiego na ziemi dębickiej datowany jest na koniec lat 20. XX wieku. Zasadniczy wpływ na rozwinięcie tej humanitarnej działalności w Dębicy wywarło rozporządzenie z mocą ustawy prezydenta RP z dnia 1 września 1927 roku. Oceniane jako przełomowe wydarzenie w działalności Polskiego Czerwonego Krzyża okresu międzywojennego. Ustawą tą nie tylko dokonano zmiany nazwy z Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża na Polski Czerwony Krzyż, ale przyznany też został stowarzyszeniu przywilej Towarzystwa Wyższej Użyteczności Publicznej. Pionierem ruchu czerwonokrzyskiego w dębickim środowisku miejskim był profesor gimnazjum inżynier Władysław Zieliński. Struktury czerwonokrzyskie zaczął tworzyć nie od podstawowych jednostek organizacyjnych najniższego szczebla, jakim są koła PCK, tylko od szczebla miejskiego. Inżynier Władysław Zieliński znalazł nie tylko poparcie władz samorządowych i aprobatę elit miejskich, lecz również odpowiednich ludzi do działania. W oparciu o nowy statut PCK z grudnia 1928 roku na terenowe oddziały PCK nałożono następujące zadania. Prowadzić odpowiednią propagandę wśród społeczeństwa i werbować członków, organizować odczyty i kursy, gromadzić fundusze i zasoby, zwłaszcza materiałów sanitarnych, zakładać i prowadzić przychodnie, tworzyć drużyny sanitarne, organizować akcje ratownictwa przeciwgazowego, pomagać ludności cywilnej poszkodowanej na skutek epidemii i klęsk żywiołowych. Na przestrzeni lat 30. Dębicka Organizacja Czerwonokrzyska dzięki zaangażowaniu swoich członków wszystkie nałożone zadania wypełniła należycie i z nawiązką, osiągając wielki postęp. Niemieckie zagrożenie, które wiosną 1939 roku przybrało konkretny wymiar militarny, wywołało wśród mieszkańców Dębicy szczególny niepokój. W tym czasie można było zaobserwować w powiecie dębickim nasilenie kursów i ćwiczeń sanitarnych organizowanych przez miejscowy oddział PCK. Od 2 września 1939 roku aż do wkroczenia wojsk niemieckich 8 września do Dębicy miasto przeszło ciężkie naloty bombowe. W tych początkowych dniach katastrofy wrześniowej spadały na członków PCK trudne i niezwykle odpowiedzialne obowiązki. Sprostanie im było nie tylko miarą ofiarności społecznej, ale nierzadko graniczyło z bohaterstwem. Zgodnie z przyjętym odgórnie założeniem, członkowie dębickiego oddziału PCK pozostali na miejscu, biorąc na siebie zadania niejednokrotnie przekraczające ich możliwości. Po klęsce wrześniowej nastąpił okres powrotu ludzi z tułaczki do swoich domów, rozbrajanie wojska przez Niemców, osadzanie polskich jeńców w obozach przejściowych i przewożenie ich w głąb Rzeszy, do stalaków i oflagów. Transporty zatrzymywały się na dębickiej stacji kolejowej, na której zorganizowany był punkt sanitarny i żywnościowy, obsługiwany przez wolontariuszki czerwonokrzyskie. Po katastrofie wrześniowej nastąpił okres przystosowania się ludności do warunków okupacyjnych. Powstały ambulatoria PCK w Dębicy, Piliźnie, Sędziszowie, Robczycach i Wielopolu. Za zezwoleniem władz niemieckich miejscowy oddział PCK wznowił swoją działalność. W grudniu 1940 roku zostało wysłanych kilkanaście skrzyń z żywnością dla żołnierzy zgromadzonych w obozach jenieckich. W 1940 roku PCK w zakresie spraw sanitarnych podporządkowany został Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej. W planach ogólnonarodowego powstania, tzw. Akcja P, a następnie przy realizacji planu Burza, organizacji Czerwonego Krzyża miała przypaść rola współorganizatora powstańczej służby zdrowia. Okupacja i jej warunki nie pozwalały na oficjalne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy i dlatego należało to robić potajemnie. W konspiracyjnych kursach przeszkolono kilkadziesiąt kobiet i mężczyzn, którzy później stanowili obsadę drużyn sanitarnych w zgrupowaniach AK. W 1941 roku władze okupacyjne zawiesiły działalność terenowych oddziałów PCK, a ich kompetencje przejęła Rada Główna Opiekuńcza. Członkowie organizacji czerwonokrzyskiej przeszli w etap konspiracji. Po II wojnie światowej nastąpiło odnowienie działalności oddziału PCK w Dębicy. Pełnomocnikiem zarządu głównego PCK został mianowany major dr Stefan Zdanowski. Działacze czerwonokrzyscy od razu podjęli działania opiekuńcze dla najbardziej poszkodowanych w wyniku działań wojennych. Najbardziej ucierpiały wsie i ich mieszkańcy w pasie półrocznego zatrzymania się frontu. Lata 1945-1948 to okres największego wysiłku dębickich działaczy PCK. Dzięki pomocy zagranicznej, szczególnie przez amerykański Czerwony Krzyż, udało się ulżyć w biedzie wielu mieszkańcom powiatu. Równocześnie przystąpiono do organizacji kół PCK dorosłych i młodzieży. Już pod koniec 1945 roku oddział powiatowy PCK w Dębicy miał zarejestrowanych 92 koła młodzieżowe i 32 koła dorosłych. W latach 50. dębicki oddział PCK był nastawiony na szkolenie sanitarne ludzi pracy oraz zakładowych drużyn medyczno-sanitarnych. Były to złote lata dębickiego PCK. Z chwilą otwarcia w 1956 roku w dębickim szpitalu punktu krwiodawstwa na oddział powiatowy PCK spadł obowiązek propagowania ruchu honorowego krwiodawstwa, który trwa do dziś.
W powiecie działa 18 klubów honorowych dawców krwi, w tym we wszystkich szkołach średnich. Od 2016 roku zarząd oddziału rejonowego tworzą Janusz Bieniarz, prezes, Stanisława Dybowska, wiceprezes, Marzena Rzucudło-Pałtun, sekretarz, Grażyna Reguła i Bogdan Witkoś, członkowie.